Ja również witam Was w ten świąteczny, no już prawie wieczór, w dniu, w którym wielu chrześcijan na świecie umówiło się, że będziemy świętować to wydarzenie, które niesie ze sobą osobiście, myślę, najwięcej nadziei ze wszystkich wydarzeń w historii świata. Bardzo poruszające jest patrzeć na to, co jest największe wydarzenie w historii świata. Mam na półce jedną taką ciekawą książkę, która bardzo skrótowo pokazuje równoległe wydarzenia na świecie od początków cywilizacji, historia świata. Ale jedno wydarzenie jest to zmartwychwstanie Jezusa. Jest też najważniejszym wydarzeniem dla naszej wiary. Różne rzeczy są na przykład najważniejszy, najpotężniejszy gabinet świata. Co byście wskazali? Jakie to miejsce? Najpotężniejszy gabinet świata. Owalny, biały dom. W pewnym sensie najpotężniejszy gabinet świata. I właśnie w tym miejscu, w najpotężniejszym gabinecie świata zdarzało się pewne wydarzenie, które łączy to miejsce z tym absolutnie największym wydarzeniem, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa. Tym wydarzeniem jest coś, co różnie za różnych prezydentów przebiegało, a jest nazywane śniadaniem modlitwy. Gdy urzędujący prezydent zapraszał jakieś duchowe autorytety, jakichś pastorów, ewangelistów. Jednak nie jest to jakaś ceremonia, nie ma tam żadnego celebrowania. Niektórzy z tych ludzi tam zaproszonych, a bywa, że i sam gospodarz, nazywają Jezusa swoim Panem i mówią, że mają z Nim osobistą więź. Że znają się z Jezusem po imieniu. Tak jak Jezus mówił do Piotra, Piotrze, tak mówi do nich Malcolmie, Harriet, Jimmy. I to oczywiście wprowadza niektórych doprowadza do białej gorączki tych, którzy są niewierzący. Wywołuje nawet spory gniew. Jest materiałem na różne szydercze i obśmiewcze komentarze, programy, seriale. Upatrywanie w tym wręcz zamachu na demokrację, gdy jakiś król Jezus jest dopuszczany do głosu, dopatrywanie się spisku. I mówią wtedy, wielu ludzi mówi z politowaniem, i wy w to wszystko wierzycie. Dlaczego jednak wierzymy? I my też mówimy przecież o tym samym, o osobistej więzi z Jezusem, że Jezus Chrystus mówi nam po imieniu. Na jakiej podstawie? Dlaczego doprowadzamy tych, którzy nie wierzą, do oburzenia lub politowania, mówiąc o osobistej więzi z Chrystusem? Na jakiej podstawie? Czy ta śmiałość jest w jakikolwiek sposób uzasadniona? Absolutnym fundamentem i powodem takiej nadziei i takiego przekonania jest wydarzenie, które dzisiaj świętujemy. Ujęte w największym skrócie, na przykład w ten sposób, przez Pawła Apostoła, pierwszy list do Koryntian 15, przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Po tym, jak Jezus Chrystus umarł na rzymskim krzyżu, po tym, jak rzymski żołnierz przebił
jego bok, z którego wypłynęły woda i krew, kliniczne symptomy śmierci. Potem 500 ludzi naraz widziało go żywym, zmartwychwstałym. Zbiorowa halucynacja nie istnieje. Później wielu z tych ludzi oddało życie za świadectwo, że widzieli Jezusa żywym po tym, jak zmarł. Nikt nie oddaje życia za kłamstwo. Oto kilka faktów spośród wielu, które sprawiają, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najlepiej udowodnionym faktem w historii. I trzeba dużo wiary, by temu zaprzeczyć. Zmartwychwstanie Chrystusa, najważniejszy fakt dla naszej wiary. Ale dzisiaj popatrzymy na to wydarzenie bardziej osobiście, oczami paru świadków, na ich osobiste przeżycia opisane w Ewangelii Jana, 20 rozdział. I będziemy czytać fragmencik po fragmenciku, oto pierwszy. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Maria Magdalena należała do najbardziej gorliwych naśladowców Jezusa. Zaczęło się od tego, że Jezus uwolnił ją z demonicznego zniewolenia. Łukasz pisze w swojej Ewangelii, że Jezus uwolnił ją od 7 złych duchów. Doświadczyła uwolnienia od tego demonicznego zniewolenia. Jest to szczególny rodzaj zniewolenia, z którym wiąże się, jak mówią ci, którzy doświadczyli, ogromne cierpienie. Maria Magdalena została uwolniona i stała się jednym z najbardziej gorliwych naśladowców, najbardziej oddanych. Jezus, Syn Boży, był jej największą miłością, treścią życia. Towarzyszyła mu wszędzie, gdzie było można. Ale potem przyszło ukrzyżowanie. Stała pod krzyżem Jezusa. Teraz przyszła do grobu i zobaczyła zaskakującą rzecz. Wielki kamień, którym zamknięta była pieczara, był odsunięty. Dlaczego ten kamień jest odsunięty? Jak Maria Magdalena zinterpretowała ten fakt, że kamień był odsunięty? Co sobie pomyślała? Ktoś przyszedł i zabrał ciało Chrystusa. Gdzie go zabrał? Gdzie jest teraz martwe ciało? Skoro ktoś umarł, a jego ciała nie ma, to znaczy, że ktoś przyszedł i gdzieś je zabrał. Przecież sam sobie nie poszedł. A jednak poszedł. Jezus wielokrotnie zapowiadał, że z Nim będzie inaczej, że powstanie z martwych i pokazał też, że ma moc nad śmiercią. Wskrzesił kilku ludzi, ostatnio Łazarza. Były nawet pewne podobieństwa do sytuacji z Łazarzem. Kiedy Jezus podszedł do grobu Łazarza, powiedział: usuńcie kamień. Kamień, który zagradzał wejście do grobu. Tu też był kamień i był odsunięty. Dlaczego nie przyszło jej na myśl, że zapowiedzi Jezusa mogły się spełnić? Zawieźmy na razie to pytanie i popatrzmy, jak z kolei zareagowali inni. Dwaj spośród apostołów, Piotr i Jan, bo Jan jest tym drugim uczniem tutaj, jak oni zareagowali? Przeczytajmy drugą część. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Co zobaczyli dwaj uczniowie, gdy weszli do grobu, do grobowca? Zobaczyli płótna, kawałki materiału, jednak nie były to kawałki płótna takie jak prześcieradła. Jeżeli cofnęlibyśmy się do 19 rozdziału Ewangelii Jana, tam dowiadujemy się, w jaki sposób Jezus został pochowany. Przeczytajmy zresztą o tym. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Ciało Jezusa zostało obwiązane, dosłownie związane płótnami. Te płótna były takie, że można było nimi obwiązać ciało zmarłego, jakby obandażować. I razem z mieszaniną miry i aloesu te bandaże tworzyły jakby skorupę okrywającą ciało. Chusta okrywająca głowę leżała zwinięta oddzielnie na jednym miejscu. Jan opisuje w swojej Ewangelii wcześniej ten żydowski zwyczaj grzebania w przypadku Łazarza w rozdziale 11 i tam opisuje, że właśnie wtedy obwiązywano głowę łącznie z twarzą. Gdyby ktoś chciał zdjąć chustę, musiałby ją rozwinąć. Chusta jednak leżała zwinięta na jednym miejscu. To, co Piotr i Jan zobaczyli w tym momencie, nie pozostawiało wątpliwości. Jezus zmartwychwstał. I to zmartwychwstał w taki sposób, że przeniknął przez materiały, którymi było związane jego ciało. To tak, jakby ktoś z nas tutaj się położył i nagle zniknął, a jego ubranie pozostało nienaruszone. Różne miejsca w Ewangeliach opisują, czym charakteryzowało się ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu. Na przykład przyszedł gdzieś, gdzie byli zgromadzeni uczniowie i wszedł pomimo zamkniętych drzwi, a więc mógł w tym ciele przenikać przez przeszkody. Jednak było to ciało rzeczywiste, można było Jezusa dotknąć, mógł też jeść. W każdym razie Piotr i Jan wchodzą teraz do pieczary i to wszystko zobaczyli. Jak zareagowali na to, co zobaczyli? Przeczytajmy kolejną część. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Jan opisuje tutaj swoje osobiste doświadczenie, bo to on był tym drugim uczniem. I gdy to wszystko zobaczył, co się stało? Uwierzył. O czym to świadczy? Wcześniej nie wierzył. Mimo że Jezus wielokrotnie zapowiadał zmartwychwstanie, mimo że wskrzesił Łazarza, ale teraz ujrzał i uwierzył. Czyli wierzył na tyle, na ile zobaczył. Podobne problemy mieli wszyscy inni apostołowie. Wszyscy uwierzyli dopiero wtedy, gdy zobaczyli i na tyle, na ile zobaczyli. Wśród nich niewierny Tomasz, osobna historia. I możemy powiedzieć, cóż to za wiara? Uwierzyć, gdy się zobaczy. I słusznie, co to za wiara, kiedy człowiek już zobaczy? Dlaczego im wszystkim nie przyszło do głowy, że zapowiedzi Jezusa się spełniły? Dlaczego zareagowali tak naprawdę bez wiary? Co Bóg nam przez to wszystko pokazuje? Do jakiego wniosku Bóg nas prowadzi przez ten splot wydarzeń opisanych przez Jana?
Wiara, o którą chodzi, wiara pełnowartościowa, nie jest wynikiem refleksji intelektualnej, nie jest skutkiem obserwowania dowodów. Skąd się bierze w nas wiara? List do Efezjan, 2 rozdział. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Ta pełnowartościowa wiara w człowieku jest darem Boga. Jest Jego dziełem w nas. Jest rysem, który On dokonuje na naszych sercach. Tylko Bóg jest tym, który może zbudować w nas pełnowartościową wiarę. My nie jesteśmy w stanie tej wiary w sobie postanowić, nie jesteśmy w stanie jej wskrzesić, nie jesteśmy w stanie jej poprawić, uczynić silniejszą. Można mieć najlepsze dowody i to nic nie pomoże. Najlepsze dowody nie pomogą, aby człowiek uwierzył, bo wiara, ta, o którą chodzi, nie jest wynikiem oglądania dowodów. Wiara to coś, co Bóg buduje w człowieku. Jego dzieło w nas, Jego rys, Jego ślad dłuta, mówiąc obrazowo. My możemy jedynie prosić, by zajął się tematem naszej wiary i zbudował ją w nas. A ja nie widzę w sobie wiary, ja nie mam daru wiary. Nikt nie stworzy wiary sam sobie, ale każdy może o nią poprosić, tego, który jest w stanie ją zbudować. Uczniowie to był najlepszy materiał. Ludzie wybrani, najbardziej oddani. Maria Magdalena, jedna z najgorliwszych naśladowców. Wszyscy otrzymali najlepszy wykład, byli w najlepszej szkole. Jednak to za mało. Jak przyszło co do czego, nie wierzyli. Dlaczego? Bo to Bóg jest budowniczym wiary, a oni byli w trakcie budowy. Co więc należy do nas? Co my możemy zrobić w temacie wiary? Zawołać o pomoc. Naprawdę chcieć, by Bóg to zrobił. Jesteśmy jak pacjent przed operacją, który jedyne, co może zrobić, to położyć się na stole operacyjnym i powiedzieć: pomóżcie mi. My też możemy jedynie to. Zawołać: Chrystusie, pomóż temu niedowiarkowi, którym jestem. Jeżeli tego naprawdę pragniemy. Bóg obiecał, że zbuduje wiarę w tych, którzy naprawdę Mu na to pozwolą. Póki co wydarzenia przy grobie Jezusa toczą się dalej. Przeczytajmy kolejną część fragmentu. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Maria Magdalena, reaktywacja. Wraca do grobu. To, co ją spotkało, można nazwać wielkim rozczarowaniem. Wspominałem już, że Jezus uwolnił ją od 7 złych duchów. Kiedyś jeden z moich znajomych opisywał swoje doświadczenia, zniewolenie od świata demonów. Powiedział: jest takim zniewoleniem jak narkotyki, tylko jeszcze gorszym. Doświadczył takiego zniewolenia, gdy zaangażował się w jakieś sprawy związane z okultyzmem i mówił właśnie, że to jest wielkie cierpienie. Potem został uwolniony przez Chrystusa.
Maria Magdalena została uwolniona. I być z Jezusem to był w ogóle sens jej życia. A teraz stoi przed grobem i płacze. Możemy rozumieć, w jakim była szoku, bo to się działo dosyć szybko wszystko. Największe rozczarowanie. Ale tu, w naszym fragmencie, zaczynamy obserwować, że nadzieja znowu się pojawia, nadciąga rozwiązanie, przy czym my je widzimy, bo o tym czytamy, ale ona jeszcze nie. Maria Magdalena w ogóle tego nie dostrzega, bo tak może być, że rozwiązanie już jest na wyciągnięcie ręki, ale człowiek tego nie dostrzega, nie może skorzystać. Co z tego, że jest rozwiązanie na jakiś nasz problem, skoro my go nie widzimy? Potrzebujemy zobaczyć, człowiek potrzebuje zobaczyć, ale czasami jest to bardzo trudne, w trudnej sytuacji, kiedy człowiek stoi jak przy ścianie. I zobaczmy, co jej nie pomogło w trudnej sytuacji. Jak czytaliśmy tutaj, nie pomogło jej pojawienie się dwóch aniołów, czyli zobaczyła jakieś dwie postaci ubrane na biało. Z pewnością nie wyglądali jak zwykli ludzie. Musiało być w tym coś nadnaturalnego. Jednak nie pomogło to, co zobaczyła. Gdy przyglądamy się tym wydarzeniom w opisie innych ewangelistów, to widzimy, że Mateusz opisuje to pierwsze przyjście Marii Magdaleny do grobu trochę szerzej. Była tam z nią jeszcze jedna kobieta, inna Maria. I już wtedy zobaczyły postać anioła, który powiedział do nich w relacji Mateusza: nie bójcie się, nie ma go tu, mówiąc o Chrystusie. Zmartwychwstał. Zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Czy można powiedzieć to wyraźniej i dobitniej, że zmartwychwstał? Jednak to nie pomogło rozwiązać problem, zobaczyć rozwiązanie. Teraz Maria Magdalena przychodzi drugi raz do grobu, zobaczyła dwóch aniołów, rozmawia z nimi. Nie pomogło. Ale zobaczmy, co jeszcze nie pomogło Marii, co w ogóle wydaje się nam wręcz abstrakcyjne. Przeczytajmy kolejną część fragmentu. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Czy to pomogło? Nawet fakt, że Jezus już stał przy niej, jednak jej umysł, jej świadomość nie ogarniała tego faktu. Zobaczmy, jak to może być, że rozwiązanie już jest w pełni obok nas, w zasięgu ręki. I co z tego, skoro go nie widzimy? Nawet sam fakt obecności Chrystusa przy niej nie pomógł. Co dopiero pomogło? Przeczytajmy ostatnią część fragmentu. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Co dopiero jej pomogło? Dopiero gdy Jezus zwrócił się do niej,
po imieniu. Wtedy nastąpił przełom. Dlaczego? Gdy Jezus zwrócił się do niej po imieniu, nastąpił przełom. Oto fragment z Księgi Izajasza. Coś, co napisał jeden z proroków 700 lat wcześniej. Nie lękaj się, bo wezwałem cię po imieniu. Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. To wezwanie po imieniu jest świadectwem osobistej więzi między człowiekiem i Bogiem. Jest zapewnieniem bliskości. Podobny motyw możemy znaleźć gdzie indziej, w słowach Jezusa, na przykład w 10 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus przyrównuje tam siebie do pasterza owiec i zobaczmy, co mówi o sobie. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. To, czego najbardziej potrzebujemy, co pozwala nam widzieć odpowiedź na wszelkie problemy, to świadomość, że mam bliską, osobistą więź z Chrystusem. Czego szczególnym wyrazem jest właśnie to, że z Jezusem znamy się po imieniu. Nie dlatego, że ja tak chcę, nie dlatego, że tak sobie wymyśliłem, jak to mówią czasami do nas ci, którzy nie poznali Chrystusa, jak tam twój wymyślony przyjaciel. To nie jest nasz pomysł. Nawet można powiedzieć, że my sami nigdy byśmy tego nie wymyślili. To jest Jego zamysł i inicjatywa. To jest Jego pomysł na wyrażanie bliskości i przyjaźni z tymi, którzy Mu zaufali, by znać się z nami po imieniu. Obśmiewcy mówią, sami sobie to wymyśliliście. Pozdrówcie waszego wymyślonego przyjaciela. Stop. Jezus powiedział o sobie, że po 3 dniach zmartwychwstanie. Jego słowa okazały się prawdziwe. Jego zmartwychwstanie jest najlepiej udowodnionym faktem w historii. Dlaczego te słowa, że On woła nas po imieniu, że znamy się po imieniu, miałyby nie być prawdziwe? Trzeba by naprawdę wielu faktom zaprzeczyć, by temu zaprzeczyć. Można powiedzieć tak przewrotnie, trzeba mieć wiele wiary, by nie zauważyć faktów. Jezus zawołał Marię po imieniu i to dopiero pomogło jej w głębokim kryzysie. Właśnie to, kiedy Jezus zwrócił się do niej po imieniu. Maria odpowiedziała, Rabuni, czyli mój mistrzu. Cała nadzieja, entuzjazm wróciły. Maria znowu cieszyła się sensem swojego życia, bliskością z Chrystusem. A co wtedy Jezus powiedział jeszcze do Marii? Jeszcze raz początek 17 wersu. Jezus rzekł do niej, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Nie zatrzymuj mnie. W jakim znaczeniu Jezus powiedział do niej te słowa? Nie zatrzymuj mnie. Maria miała znowu to, co było dla niej najważniejsze, być blisko Chrystusa. Jednak Jezus mówi do niej, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Chodzi oczywiście o wniebowstąpienie Jezusa, które już niebawem nastąpi. Teraz sposobem na doświadczanie bliskości z Chrystusem nie będzie już fizyczne przebywanie, jak to było dotychczas, lecz duchowe.
Jezus powiedział też do swoich uczniów przed rozstaniem się z nimi: ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Powiedział o swojej duchowej obecności z tymi, którzy Jemu zaufają, przez wszystkie pokolenia. I to będzie lepsze. Duchowa więź z Jezusem, która teraz będzie standardem. Marii nie będzie już potrzebna fizyczna obecność Chrystusa, będzie miała coś lepszego, świadomość duchowej obecności przy niej w każdym momencie jej życia. Doświadczenie duchowej wspólnoty z Chrystusem jest najważniejszą pomocą we wszelkich naszych też kryzysach, przez które przechodzimy. I kiedy tak się dzieje, w takich chwilach możemy przywołać tą wspaniałą obietnicę, którą Jezus złożył, którą znaleźliśmy tam w 10 rozdziale Ewangelii Jana. Jeszcze raz, woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Albo to, czego doświadczyła właśnie Maria, Jezus zawołał ją po imieniu. Mario. Lub inne przykłady z Biblii, gdy Bóg woła nas po imieniu. Na przykład Samuelu, Samuelu. Pamiętamy może. 1000 lat wcześniej to się działo. Zwróćmy uwagę, że w każdym tych przypadków, które są opisane w Bożym Słowie, to On, Bóg, podejmuje inicjatywę. To On nas woła po imieniu. Nie, Boże, kiedy Ty wreszcie mi coś powiesz, tak? Jak to się mówi, mówił chłop do obrazu, a obraz do niego ani razu. To On nas woła po imieniu, dając w ten sposób właśnie wyraz tej bliskości, miłości, przyjaźni. A więc znamy się z Nim po imieniu. Nie dlatego, że tak sobie wymyśliliśmy. To jest Jego pomysł. Więc we wszystkich kryzysowych sytuacjach, COVID czy nie COVID, mamy prawo to przyjąć przez wiarę, bo taka jest Jego obietnica. W tych wszystkich trudnych sytuacjach, w jakich się znajdziemy, On wzywa nas po imieniu. Jako kogo? Kim my jesteśmy dla Niego? List do Rzymian, 8 rozdział. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Kim jesteśmy dla Niego? Dla Chrystusa. Kim On jest dla nas? Jest nazwany tutaj pierworodnym między wielu braćmi. On jest naszym najstarszym bratem, a my jesteśmy Jego braćmi i siostrami w tej niezwykłej, duchowej, Bożej rodzinie, którą Bóg tworzy. Zaszczepiając w tych ludziach, którzy Mu na to pozwolą, wiarę. Marię Magdalenę, uczniów Jezusa, spotkały sytuacje kryzysowe. Nam też nikt nie obiecał, że nie będzie tutaj na ziemi trudnych chwil. Problemy ze zdrowiem, odejście najbliższych, tak jak wiele innych problemów teraz na czoło wybija się COVID. Jaką wiadomość Bóg nam posyła? Nigdy nie jesteś sam. Nawet jeżeli aktualnie tego nie doświadczasz, sytuacja może być tak trudna, że nic do ciebie nie dociera, jak w przypadku Marii Magdaleny. Sam fakt, że On jest przy nas, no bo jest, może jeszcze nie pomagać. Potrzebujemy czegoś,
przez co ta świadomość obecności Jezusa do nas dotrze, a pomoże nam to, gdy On zawoła nas po imieniu. Więc wyobraź sobie przez wiarę, że On to robi, tak jak obiecał. Gdy wczoraj tak sobie o tym rozmyślałem, pomyślałem sobie, o Chrystusie, Ty mnie wołasz po imieniu. Mówisz do mnie, hej Grzegorzu, albo czuwający, hej czuwający, bo z greckiego gregoreo moje imię oznacza czuwającego. Gdy tak sobie uświadomiłem, że Chrystus mówi do mnie po imieniu, no to było to niezwykle zachęcające, kiedy przyjmujemy to przez wiarę, bo On przecież tak obiecał. A jak On coś mówi, to nie rzuca słów na wiatr. Jak powiedział, że zmartwychwstanie, to zmartwychwstał. I nie jest to bajeczka i ucieczka od rozumu, tylko najlepiej udowodniony fakt. Więc rozumiem trochę tych ludzi, a nawet nie trochę, w tym najpotężniejszym miejscu świata, w owalnym gabinecie, gdy jest śniadanie modlitwy, gdy mówią niektórzy, że znają się z Jezusem po imieniu, to nie jest ich pomysł, nikt tu nie zwariował, to pomysł tego, który powiedział o sobie, że będzie obecny z nami Duchem przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Powiedzieć każdy może, ale On nie tylko mówił, ale pokazał, że wszystkie Jego słowa się spełniają. Skoro spełniły się te najtrudniejsze, że gdy umrze, zmartwychwstanie, więc prawdą są też wszystkie inne. Dlatego naprawdę Jezus Chrystus znamy się po imieniu.